Dzień dobry Państwu, Natalia Pietrucha. Dzisiaj ze mną w studiu Marcin Szymański. Cześć Marcinie. Witaj Natalia. Marcin jest 18-letnim aspirującym raperem z Leszna, który właśnie na własną rękę wydał swój pierwszy album pod tytułem Za dużo przysięgam. Marcin, rap wśród nastolatków jest dosyć popularnym gatunkiem muzyki, ale dlaczego akurat właśnie Ty się nim zainteresowałeś? Cóż, pamiętam, że od samego początku jakby interesowała mnie muzyka taka bardziej dynamiczna, gdyż myślę, że rap jest jedną z takich muzyk bardziej brzmiących dynamiczniej, bądź chodzi o szybkość podawania wyrazów i tak dalej, różnych wersów, rymów. Od samego początku jakby zainspirowałem się tu już od podstawówki Eminemem, jakby to był jakby główny prekursor tego, co czym chciałbym się zajmować. Czy gdzieś tam na słuchawkach cały czas był obecny, rozumiem, na plakatach, gdzieś na ścianach? No, na ścianach może nie, bo nie lubię tak kleić, ale no, praktycznie był moment, kiedy tylko ja go słuchałem. No i przynajmniej jakiegoś pierwszy gimnazjum, może szóstej podstawówki już coś, starałem się coś pisać, wtedy mi się to wydawało fajne. Ostatnio znalazłem taki folder, no to jednak stwierdzam, że dobrze, że odstawiłem to na jakiś czas i właśnie wyszła taka... Ale dlaczego? Nie wiem, może brakowało mi pewności siebie, załóżmy, którą teraz dopiero jakby powoli nabieram podczas wydawnictwa tego, żeby... Jeżeli no, trzeba jakoś mieć pewność siebie i świadomość tego, że robi się jakąś rzecz na pewną skalę i trzeba mieć świadomość, że no, to jest dobre, no bo jakbym nie był zgodny ze sobą, to bym inaczej pewnie tego nie wypuścił. Ja uważam, że to jest najlepsze, oczywiście dużo do pracy jest, ale... Myślę, że nabrałem już taką pewność, dlatego czego dowodem jest płyta. A oprócz rozwinięcia pewności siebie oraz takiego poznania też własnej osoby, powiedz mi, co jeszcze dał Ci właściwie rap? Co mi dał jeszcze rap? Myślę, że jakby odkryłem w nim jakąś pasję, gdyż moje zainteresowania były dosyć skrajne, mówiłbym, że skromne. Typu na przykład interesowałem się sportem i możliwe, że na przykład to mi nie wystarczało gdzieś podświadomie. I jakby mam tak, że jeżeli w coś się angażuję, to angażuję się w to tak praktycznie na 100%. Jeżeli coś robię, typu nie wiem, muzyka czy piłka nożna, to staram się to poznać od jakby podszewki, od samego początku. Interesuję się tym, żyję tym i skupia to moją uwagę. Była też odskocznia od jakichś, nie wiem, spraw typu szkolnych, że nerwów związanych z nauką, jakimś ciśnieniem wywoływanym przez nauczycieli, bądź ogólnie oceny. Czyli na początku twoje teksty, które gdzieś tam chowałeś do szuflady, dotyczyły właśnie spraw szkolnych, takich raczej dziecięcych, nie, czy jak to było? Ciężko mi rzec. Na początku teksty to raczej brzmiały praktycznie tak samo jak utwory, których ja słuchałem i myślałem, że chcę napisać coś w tym stylu, a brzmiało to jakby, nie wiem, ciężko przełożyć. Mając 6 lat, będąc w 6 klasie podstawówki, słuchając Eminema, angielski znając, bo znając, oglądając tylko jego teksty tłumaczone na tekstowo, ciężko jest jakby dobrze odwzorować jego jakiś utwór, który według mnie na przykład jest genialny, na przykład, nie wiem, Not Afraid, to kiedyś próbowałem zrobić i no, było wesołe, jak ostatnio go odkryłem. Ale te właśnie swoje pierwsze teksty, ale generalnie dzisiaj też, piszesz raczej pod wpływem emocji, czy po prostu gdzieś siadasz do kąta, nudzi Ci się i po prostu mówię, a napiszę coś sobie. Zdecydowanie pod wpływem emocji. Może akurat nie wszystkie teksty piszę pod wpływem emocji, bo tak jak na przykład mówisz, czasem miałem tak, że no, jechałem pociągiem, jakiś, nie wiem, miałem jakiś bit wolny, to sobie pisałem, bo jakiś, nie wiem, fajny pomysł mi wszedł, na przykład zacząłem, nie wiem, jakieś drzewo albo cokolwiek, jakiś, nie wiem, fajny rym mi wszedł. Albo fajne wersje, zacząłem do niego jakby rymować. Aczkolwiek, jeżeli mówimy już stricte o tej płycie, to no tu pisałem ją tylko pod wpływem emocji. Jakby tu nie ma nic przypadkowego. Starałem się, żeby była różnorodna w miarę brzmieniowo i tekstowo, dlatego tak, to zdecydowanie emocje, które jakby... Tak, no i właśnie dzisiaj mówimy o tej płycie. Która właśnie nosi tytuł Za dużo przysięgam. I powiedz mi, Marcin, co właściwie w tych 12 utworach, które płyta zawiera, możemy znaleźć? Jakie emocje? W ogóle jak zrodził się pomysł, aby ją stworzyć? Czy to jest raczej taka twoja próba wybicia się gdzieś dalej? Czy po prostu chciałeś sobie coś udowodnić? Czy po prostu może stawiasz sobie taki pomnik? Okej, to zanim odpowiem na pytanie, czy staram się gdzieś to udostępniać dalej, mam szerszą skalę, to powiem, że co możemy znaleźć na tych 12 utworach. Na 12 utworach możemy znaleźć
każdy utwór jakby opowiada sytuację z mojego życia, która najbardziej jakby mnie irytowała, budziła moje zdenerwowanie, bądź, nie wiem, podając przykład w futerze W, przyszłość, jak chciałbym, żeby wyglądała, czyli takie moje myśli, które nie wiem, spędzały mi sen z powiek, nie pozwalały mi na przykład pójść spać, o których myślałem po nocach, to można tutaj znaleźć. Myślę, że w pewnych utworach miałem sytuację taką, że napisałem ten utwór i czułem się troszeczkę lżej, mam świadomość, że jakby ten problem, czy nie, jakaś sytuacja nieprzyjemna nadal pozostaje w mojej głowie albo i w życiu, ale no, dało mi to w pewien sposób ukojenie. Tak jak mówisz, pomnikiem, nie wiem, czy to można w sumie takim typowym pomnikiem nazwać. Pielęgnowanie pamięci o sobie, to nie musi być koniecznie pomnik. No pielęgnowanie pamięci, no tak, raczej też jestem osobą, która, jeżeli się rozmawia, to się nie otwiera na takie rzeczy bardziej prywatne, że tam dwóm osobom, dwie osoby wiedziały, o co chodzi dokładnie, jak słuchały te płyty, mówią faktycznie, że to był, o, to miałeś taki stan, pamiętam, ale tak to raczej ode mnie nie oczekiwano, w sumie nigdy bycia jakimś takim, no raczej jakiejś luźnej rozmowy, nie jakichś takich ważniejszych kmin, przemyśleń. No i tu można znaleźć naprawdę 12 tworów. No dobrze, ale powiedz mi, chcesz po prostu gdzieś z tym iść dalej? Czy po prostu tu zostajesz w Lesznie, to chowamy do szuflady, czy wręcz odwrotnie, przesyłamy to gdzieś do jakiejś wytwórni i robimy dalej muzykę? Bardzo chętnie bym chciał wysłać do wytwórni moje dzieła, aczkolwiek zastanawiam się, czy jakby starałem się też być trochę perfekcjonistą, robić coś naprawdę, jak już robię coś tak jak mówiłem, jak się w coś angażuję, robię to na 100%. Nie wiem, czy ta płyta to jest właśnie to, co chciałbym puścić dalej, żeby mnie na szerszą skalę zauważyły osoby. To jakby, no wiadomo, w leścińskim gronie, no to tak naprawdę na razie jakby jakiś polot to mam zerowy, taka prawda, nie ma się co oszukiwać. Fajnie, że tam jakieś osoby piszą, których na przykład nie znam, że im się podoba, fajnie, no ale to nadal jest 10-15 osób, a nie 1000 czy 1500 oczywiście. I myślę, że album, który bym puszczał dalej, dotyczyłby czegoś innego. Oczywiście nadal moich emocji, ale byłby zrobiony trochę inaczej. Może też bardziej profesjonalnie, co oczywiście nie ujmując tutaj osobom, które były zaangażowane w robienie grafiki, czy miksu, czy bitów. Aczkolwiek jak już ma to iść do jakiejś wytwórni, z którą naprawdę mogę zrobić jakieś konkretne liczby, to dla mnie musiałoby być to jeszcze lepiej zrobione, jeszcze więcej pracy w to włożone. A na tej następnej płycie, tutaj to takie bardziej już jakby oczyszczenie, bo mówisz, tu są na tej płycie raczej takie negatywne emocje. Też jak to słuchałam, no to raczej mało z tych takich typowo optymistycznych gdzieś jakichś kawałków. Ale właśnie powiedz mi, kolejna płyta miałaby być taka optymistyczna, już właśnie tu jest zażegnanie się z jakimś kryzysem i robimy zupełnie coś innego pod nowy klimat? So, mam pewne pomysły, jakby to miało wyglądać, aczkolwiek na ten moment jeszcze jakby mam sporo pracy związaną z tą płytą, czy to na przykład sprzedaż jej do konsumentów, czy na przykład granie koncertu i związane z nimi sprawy, więc na razie wolę jakby skupić się na tym, na konkretnie tej płycie, żebym jeszcze, nie wiem, doszlifować, usłuchać się jak najlepiej, a po jakimś czasie może zacznę myśleć dokładnie już tak na 100%, jakby to miało wyglądać z następną płytą, z kim bym chciał ją robić, na przykład kogo wziąć do pomocy. Też chodzi o kwestie finansowe, bo wydanie takiej płyty to nie jest jakby sprawa, że patrzę w portfel i mam na to wszystko. Jestem gotowy na nagranie płyty, jeszcze trzeba by zarobić te pieniądze, żeby móc wydać. W takim razie życzę Ci wielu sukcesów i myślę, że jeżeli dalej będziesz takim perfekcjonistą, to na pewno Ci się to uda. Ale też warto wspomnieć, że Marcin w sobotę gra swój pierwszy, duży taki koncert. Marcinie, zaproś naszych widzów, opowiedz coś więcej, nie chcę robić tego w Twoim imieniu. Cóż, no jeżeli uważacie, że nie wiem, po tym wywiadzie, bądź ktoś mnie zna ze słyszenia, czy coś tego typu, chce sprawdzić, jak wykonuję utwory ze sceny, sprawdzić, czy naprawdę na tej płycie były emocje, patrząc na mnie spod sceny i mówiąc, wczuwa się naprawdę w numery, to zapraszam 24 marca o godzinie 20 do zakładu. Mam nadzieję, że naprawdę będzie dobra zabawa, gdyż nie, jakby
jestem typem, który koncerty raczej lubi energiczne, aczkolwiek znajdzie się coś dla każdego lubiącego na przykład spokojne utwory czy zabawy. Dobrze, to w takim razie do zobaczenia w sobotę. Myślę, że wielu z Państwa, chciałabym też ja ze swojej strony wierzyć w to, że wielu z Państwa także przyjdzie. I dziękuję Ci, Marcin, i jeszcze raz dużo sukcesów. Dziękuję, Natalia.